Cześć, tu Ernest. W tym filmiku wyjaśnię wam, o co chodzi z wyzwaniami klątwy kreatywności. Dzisiaj o 15 wyszły 4 nowe wyzwania do tej misji. Dopiero jutro o 15 zostaną odblokowane już wszystkie wyzwania. Mimo tego, że będą dopiero jutro, mam dla was listę wszystkich wyzwań po polsku. Zacznijmy może od tego, jak odblokować deski. Aby odblokować deski, należy wykonać wyzwania, które wymagają od nas gry na specjalnych mapach. Przykładowe wyzwanie odwetu to zlikwiduj biesy w odwecie. Straszliwa strzelanina jest jako zwykły tryb w menu głównym. Tryby odwet i dwór mocy jednak są już wyspami, wyróżnionymi w centrum trybu kreatywnego. Czasami potrzebni będą wam znajomi, albo randomy. Bez nich albo w ogóle nie zacznie się poprawnie gra, albo będzie ciężko. Tryb dwór mocy wymaga przynajmniej kilku graczy. Aby zagrać z randomami, przed wejściem na plac zabaw, nie na tryb kreatywny, włączcie uzupełnianie i trzymajcie kciuki za to, że też będą chcieli wejść na dwór mocy. Możliwe, że ten tryb wejdzie też do menu głównego i zastąpi straszliwą strzelaninę. Wtedy już nie będzie takiej potrzeby. Podam wam teraz kilka podpowiedzi, jak łatwo i szybko wykonać niektóre z wyzwań. Pierwsze wyzwanie trzeba wykonać, rozpoczynając grę, w 5 różnych wyróżnionych wyspach. To jest bardzo proste. Aby wykonać to wyzwanie po kolei na każdej wyspie, nawet samemu, rozpocznijcie grę. Jak tylko się rozpocznie, naciśnijcie w menu Zakończ grę. To się wam zliczy jako jedna gra. Jeśli po prostu wyjdziecie, zanim zaczniecie i zakończycie grę, to wam się nie zaliczy. Trzeba tak zrobić na 5 różnych, wyróżnionych wyspach. Wyzwanie Zlikwiduj biesy w odwecie jest bardzo łatwe. Biesy to zombiaki. Chyba nie muszę dalej wyjaśniać. Wyzwanie Wyssij zdrowie graczy w dworze mocy wymaga już gry z innymi. Fortnite przez wysysanie ma na myśli po prostu eliminowanie innych graczy. Jeśli się nie mylę, co jedną eliminację dostajemy 50 punktów zdrowia od posłony. Jak to Fortnite napisało, wysysamy. Wyzwanie Zdobądź likwidację na straszliwej strzelaninie zależy w pełni od was i od graczy, których wam dobierze. Z tego co grałem, to rzadko są jakieś spoceńce, więc z tym myślę nie będzie problemu. Zadanie Zbierz dynią monety można bardzo łatwo wykonać na specjalnej wyspie. W opisie podam wam kod do wyspy. Na tej wyspie, którą wam podam w opisie, jest mnóstwo takich monet. Wystarczy rozpocząć grę i je zebrać. Następne wyzwanie, zbierz zasoby w odwecie, polega na zbieraniu macy w odwecie. Macy w tym trybie zbiera się co każdą falę, na arenie z zombiakami. Macy pojawiają się przed dużymi skrzynkami. Biegajcie wokół całej mapy. Jeśli gracie ze znajomym, to dogadajcie się, którą stronę kto bierze. Nie zapomnijcie też o pomocy ekipy, to wam bardzo ułatwi wykonywanie wyzwań. Wyzwanie Zlikwiduj graczy w dworze mocy trzeba już wykonać ze znajomymi lub randomami. Musicie albo rozpocząć grę na placu zabaw z randomami, albo ze znajomymi. Następne zadanie wymaga od nas zadania 500 punktów obrażeń z karabinów szturmowych w straszliwej strzelaninie. To już jest loteria, ponieważ nasz ekwipunek w tym trybie jest losowy. Ale jak już wam się wylosuje jakiś karabin szturmowy, to chyba nie będzie problemu z tym wyzwaniem. Karabinów każdy wie jak używać w Fortnite. Teraz przechodzimy do wyzwań, które zostaną odblokowane dopiero jutro. Wyzwanie Zadaj obrażenia biesem na dowolnej wyróżnionej wyspie najłatwiej będzie chyba wam wykonać na odwecie. Ten tryb skupia się właśnie na likwidowaniu biesów. Biesy to oczywiście zombiaki. Proste. Jeśli będzie można wykonać to wyzwanie na dowolnej wyspie w trybie kreatywnym, to w opisie macie kod na mapkę z zombiakami. Ale niestety może ona nie działać, ponieważ to wyzwanie wymaga od nas zagrania na wyróżnionej wyspie. Tak czy siak warto będzie jutro spróbować. Następne wyzwanie zleca nam zrobić zakupy w automatach w odwecie. W odwecie trzeba zbierać macy. Te macy następnie można wykorzystać w automatach, które są w lobby. To bardzo proste wyzwanie. Amunicja jest bardzo tania, więc na niej najłatwiej będzie można wykonać to wyzwanie. Kolejne wyzwanie brzmi odbij się od dmuchaw w dworze mocy. Dmuchawy to takie oto miejsca, które wyrzucają nas do góry. To wyzwanie będziecie mogli z łatwością wykonać bez potrzeby innych graczy. Rozpocznijcie grę, znajdźcie sobie jakąś dmuchawę i odbijcie się na niej 25 razy. Ostatnie wyzwanie będzie od nas wymagało ukończenia wyspy Infernum. Na ten moment nie ma jeszcze jej w centrum, ale jutro powinna się ona tutaj pojawić. Z tego co widziałem, to będzie to mapka, którą można ukończyć solo. Na tej wyspie, gdy wejdzie do centrum, będziemy musieli walczyć z zombiakami, a na koniec pokonać jednego wielkiego bossa. Po pokonaniu go otrzymamy dynię. Wyzwanie Zlikwiduj różne rodzaje biesów polecam wykonać na odwecie. Są tam biesy zwykłe, te co rzucają, te co wybuchają z mrodem i wiele innych. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.